I'm gonna find. And I'm gonna kill. Every last one of them. Szlak, co mnie napadło, żeby ich w końcu... Jeszcze są tutaj. Szukajcie sobie dalej. Trochę rzeczy tu było. W zasadzie mogło być gorzej, nie? Kurde, tych psów to się boję najbardziej. Zdecydowanie największa potyczka moja do tej pory. No ludzie, gdzie ją chciało? Gówno widzę! Cholerny pies. Chętnie bym umieszczał gdzieś te ładunki wybuchowe, ale nie mam zielonego pojęcia, którędy chodzą. Czy to jest na pewno do opanowania? Szlak, ale zużyłem zasobów. Jednak skradać się to jest dużo lepsza opcja. Trzeba byłoby ich omijać. Psy mnie martwią, widzę psa, to myślę, kurde, lepiej go zabić, bo potem mnie wykryje w najmniej odpowiednim momencie i srogo za to zapłacę. Trochę nabojów jest to. Trochę zostało w pistolecie. Trochę zostało w rewolwerze. Głupi byłem. Przeszedłbym tędy już. Byłoby po sprawie. Muszę o tym myśleć następnym razem. Sprawdźmy tutaj. Brawo.
Jestem jakiś niepoważny. Przed chwilą powiedziałem, że będę uważał. Szukamy metodycznie. Możliwe, że są tu blizny. Coś ma. Ty machałeś coś, mały? Okej. Prawdziwy za mnie. Ostatni Mohikanin, co? Spróbujmy znaleźć to miejsce. Oni też czasami chybiają. Ja pierdzielę. Nie potrafię tego zrobić po cichu. Ja myślę, że... Tak wiem, że zabiłem Rona. Ja myślę, że to przez to, że ta żądza zemsty, kurde, tutaj... mną kieruje. Że widzę i chcę zabijać. Wszystko zużywam. Muszę powiedzieć, że muzyka też robi robotę. Zemsta do niczego nie prowadzi, no to łatwo powiedzieć, nie? Jak się... Jak nas nie dotyczy, nie? Oho! No to mnie go polują. Tutaj! Przy ogrodzeniu! Nie! Dołączył do piesełka w sumie, więc... Wykurzyć ją! Jasna! Szlak by trafił. Aż też nie mogłem go złapać.
Jaka jest cena, kurde, za robienie hałasu? Czy to radosne zabijanie, kurde. Już mam wrażenie, że ta obława jest już taka, że ostatkiem sił się tu bronię. Za dużo ich tu jest, żeby to był przypadek. Myślałem, że cię z tym zostawię. Jesse. Gdzie Dina? Bezpieczna. Źle się czuję. Jak źle? Wszystko gra. Rozdzieli się! Poszło gdzieś tam! Chryste, ich tu jest. Bardzo jesteś ranny? Bliżę się. Twoi nowi znajomi mnie dopadli, bez żadnego ostrzeżenia. Powiedz mi, że nie jesteś tu sam. Dojebiesz się do mnie później. Pojebało cię, wiesz o tym. Tak. Okej. Widzisz ten wóz? To twój plan? Musimy się oddalić. Okej. Gotowa? Ta. Hej, bądź ostrożny. Dobra, to czego nie wyszukamy? Intruza! Zajmę się tym z lewej. Znowu te świry? Musimy wzmocnić patrole. Mnie nie musisz przekonywać. Spróbujemy w tym domu? Ta. Tam coś? Słyszysz mnie? Dana? Gdzie ty kurwa jesteś? Hej, Jesse. Rob? Co ty na to? Chodźmy. Osłaniam cię. Dana? Jezu!
Uważaj! Opony! Nie daj się wziąć! Trzymaj się! Zaraz! Jest! Za nimi! Dobrze! Kurwa mać! Uważaj! Fuck. Ja pieprzę, to się nam udała wycieczka. Mam nadzieję, że tu jest. Hej. O Boże. Jesse. Hej. Hej. Jesteś cały? Muszę tylko odespać. Wejdźmy do środka. Ta. Okej. Okay. Chodź. Co zrobiłeś z Marią? Wymknąłem się. Zawsze pomogę przyjaciołom. Tak. Jesteś chora? Nie, to... problemy żołądkowe. No. Usiądź, co? O, nie, nie, nie. Nie musisz tego. O, przymknij się. Kiedy opuściłeś Jackson? Dzień po was. Ale w Oregonie była śnieżyca. Przez 2 tygodnie szedłem po 18 godzin dziennie. Nie mogę tego załatwić jakimś prezentem? Wiem, oczekuję cię broń. A? Jesteś tam? Tak, tak, pewnie. Okej. Okay. W każdym razie, te ciche dni, wiesz, bez niej zapomniałbym nawet o własnych urodzinach. Może po prostu ją przeproś. Przecież właśnie... Okej. Okay. Co jest grane? Nic. A co? Myślami jesteś gdzie indziej. Mam trochę na głowie. Daj znać, jak będziesz chciała o tym pogadać. Jasne.
Wielu rzeczy nie przeczytałem tutaj, widzę. I plecak tutaj ma chyba inne kolory, nie? Wydaje mi się, że ten, którego używa, jest brązowy w dolnej części, ale... Widzę niedobitki. Ilu widzisz? Tylko kilku. Skubany. Trzeba mieć rękę, żeby z tej odległości trafiać. Chcesz sobie spróbować? Tak, zabawy rodzinne. Na pewno? Mam dobry dzień. Widzisz tam ten znak? Czerwony? Spróbuj go trafić. To dobry sposób, żeby ich wykurzyć z kryjówki. Celuj nieco wyżej. Kula będzie opadać. Jasne. I o to chodzi. Hałas je przyciąga. Jesteśmy na patrolu. Pozbądźmy się ich. Właśnie tak. Jeszcze kilku. Szlak. Pamiętaj o opadaniu pocisku. Ciężko ich przycelować. Mam cię. Fajna zabawka. Się tak szybko ruszają. Daj sobie czas. Ja pierdzielę. To już wszyscy. Jeśli chcesz jeszcze postrzelać, musimy iść dalej. Jasne. Niezła zabawa, co? Skąd oni się biorą? Hordy lubią się tędy przemieszczać zimą. Zawsze zostawiają za sobą paru maruderów. Każdego roku wybierają tę samą trasę? Zupełnie jakby migrowały. Ciekawe czemu? No, ciśnienie atmosferyczne osiąga konkretną temperaturę. Kurde, nie mam zielonego pojęcia. Rzuć okiem na szopę. Chyba schodzą w dół. Po co? Martwy wiesz. Spójrz, przy tamtej ciężarówce. Jedzą tego jelenia. Pewnie są głodni. Ciężarówce. Ciężko do nich strzelać w ruchu, bo kula jednak... Wciąż widzę dwóch. Masz talent. Jestem pod wrażeniem. Chyba czysto. Pewnie się tu kręcą. No, pewnie tak. Idziemy dalej? Mamy coś przy wyciągu narciarskim. Popatrz tam. Pod wagonikami. Przy wieży. Widzisz? Co ty na to? Pięknie. Jeszcze kilku. Ruszają się za bardzo. Nabierasz. Chyba wyżej trochę. Tak. Jeszcze trzy. Zatrzymaj. Dobra robota. Opowiem o tym Joelowi. Już żadnych nie widzę. Ja też nie. No dobra, wracajmy.
Może Joel już jest. Jasne. Ale pogoda. Oddaj sprzęt. Dzięki, Tommy. Od razu mi lepiej. Pewnie. Panie przodem. Muszę sobie lunetę. Nie powinienem nic mówić. Joel się o ciebie martwi. On nie ma powodów. Pewnie nie, ale z nim nie rozmawiasz, więc jest przekonany, że coś jest nie tak. Rozmawiam z nim. Same cześć i pal nie wystarczą. Okej. Spróbuję. Spokojnie, koniki. To wy tam strzelaliście? A nie do bitki. Eli wypróbowała moją lunetę. I jak wrażenia? Ta, niezła. Widzę, że nie wymieniłaś jeszcze strun, co? A miałam wymienić? Ta. Znajdziemy ci nowe. Ta. Widziałem tam sklep muzyczny. Powinni mieć struny. Dawno powinniśmy przeszukać te okolice. Ja tu zostanę. Co ty na to? Jasne. Oho, to nasz sygnał. Na pewno nie chcesz pójść? Śmigaj. Joel czeka. Ciekawe czemu. Może to jest taki, kurde, to jest dla mnie. Może faktycznie jest tak, że jak się wychowuje dziewczynę, to jest taki moment, że ona nie chce z człowiekiem gadać. Może mnie też to czeka. Ja pierniczę, trochę jestem przerażony, bo tam rozumiem się pokłócić, nie? Nagle zafascynował cię posterunek? Po prostu sprawdzam, czy wszystko mam. Aha. Co tu robi dzikie światło gwiazd? To chyba Joela. Nice. Daniel i kapitan Ryan zostają zrzuceni na arenę. Pojedynkowi. Fajna rzecz. Komiksy. Dobra, wracajmy. Jasne, więc jeżeli faktycznie tak jest, że... Dobra, ruszajmy. Okej. Za mną, młoda. Że dziewczyna nagle przestaje się odzywać i koniec. I co z tym zrobić? No tego... to trafiliście na coś w czasie patrolu? Tylko na kilku, których widzieliśmy z góry. A ty? No wiesz, na dwóch biegaczy. Jesse mówi, że całkiem nieźle sobie radzisz w czasie grupowych patroli. Polecił cię nawet do patrolowania w parach. Myślę, że jesteś jeszcze ciut za młoda. Mało kto strzela tak dobrze jak ja. Mam też większe doświadczenie niż większość nowych rekrutów, którzy... Słuchaj, jeśli myślisz, że jesteś gotowa, ufam ci. Okej. Dzięki. Ale zrób coś dla mnie i zacznij od krótszych tras, dobra? Zobacz, jak się na nich czujesz. W porządku. Pamiętasz jeszcze to dzikie światło gwiazd, które tak lubiłaś? No. Znaleźliśmy z Tomim kilka numerów, kiedy sprawdzaliśmy szkołę. Spodobały ci się? No wiesz, to nie do końca mój klimat. Doktor Daniela Star jest dosyć... Jest dzika. A to jak załatwiła kapitana Ryana w ostatnim starciu? Ta, no wiesz, totalnie sobie zasłużył, ale... No, ich ucieczka, to był fajny zwrot akcji. Zabawny jesteś.